Może powiem w ten sposób. 10 Rolny powstał w roku 1765. Został uchowany przez wojewodę kalickiego Augusta Suchowskiego. W ten sposób też odbyło, ponieważ w 18-wiecznej Rzeczypospolitej często było tak, że regimenty piechoty regularnego wojska Rzeczypospolitej było uchowane w ten sposób, że jakiś magna tworzył tak zwaną milicję prywatną, to później wychodził patent królewski, na podstawie tego patentu ta milicja została po prostu wciągana na listę regimentów. I w ten sposób powstał 10 Rolny. To znaczy wojewoda kalicki August Suchowski. 10 Rolny powstał, początkowo nosił, podobnie jak cała sukcesja wychowy Rzeczypospolitej, motory kraju zachodnioeuropejskiego, czyli niemieckiego. I to były tak, takie w zasadzie pomstowe rajdowki, tak jak mówię, znaczy bałkona. No i każdy gmin posiadał dokończenie dodatki w własnym parku. 10 gmin otrzymał, kiedy powstał w 1776 roku, pomstowe właśnie motory, z żółtymi dodatkami. Natomiast kiedy zaczął budować Sejm, mamy Sejm Regencji. Jedną z reform tego Sejmu była uchwalona reforma mundurowa. I wówczas ona postanowiła, po prostu przemontowała całą piechotę Rzeczypospolitej, zarówno koronną, jak i litewską, w kurtki mundury wzoru narodowego. Te kurtki właśnie były wzorowane na polskich stronach szwajskich. I po prostu zmiana po prostu generalnie barwy piechoty z barwy polsowej na granatową. Polski Diabeł w 1794 roku był zbiorny w Muszkę-Skokowy, tego skokowego, tak zwany gładko reformy Muszkę-Skokowy. Ja akurat tutaj muszkę typu brytyjskiego, ale te muszkiety pruskie, które były zbrojne polskie piechota pod koniec XVIII wieku, one były bardzo dużo wygodne do muszkietu brytyjskiego. Wówczas Wojska Skokowa, zwłaszcza te typy broni pruskiej, to nie była broń jakiegoś cena, ona była dość zagodna na dalsze dystanse. Taki skuteczna dolność takiego muszkietu to było do 50 metrów. On trochę był duży, to była taka papierowa tuleja. Do tej tulei, w tym tuleju był prąd, to była kula. I żołnierz otwierał się porewki, sypał tutaj prąd na tak zwaną posypkę, to było 1,5 gramy. Zamykał ten kurek, natomiast resztę większość prochu z ładunku i kulę rzucał tutaj. I wówczas zrobienie piechoty polskiej, która była wzorowana na linach pruskich, przewidywało 2-3 przybicia. Jeśli przybijał to kulę, bo od dobrego przybicia po kuli zależy po prostu. Dobrze, mam moje pytanie. Czy dzieci, którzy się znajdują w Berlinie, ponieważ powiem wam, że za 2 miesiące będzie tam rekonstrukcja jakiejś planowie. Nie, to nie będzie rekonstrukcja konkretnej. Tam jest dużo konkretnego, tam jest taka prawdziwa. To nie jest jeszcze czas, co jeszcze tak dalej. No, w każdym razie, ja powiem wam, że w ubiegłym roku muszę wam powiedzieć, że ludzie byli z całego świata. Chyba nawet najdalej to zostali. Amerykanie, Australijczycy, takie Kompińskie, Rosjanie, gdzie właśnie biwakowano, pokazywano, jak wyglądały obozy.